A więc słuchajcie, oddałem krew za pieniądze, można by tak powiedzieć. Dzisiaj oddałem krew po raz 47 i mam już 21 litrów 150 ml. Zdobyłem najdroższy i najrzadszy rocznik 5 zł 2008. Moneta warta od 150 do 160 zł w stanach idealnych. Taka zniszczona na razie jest warta tylko 5 zł. Ona jest zużyta obiegiem, 2008 rocznik. Nie wiem, czy też zauważyliście, że ten 2008 trochę inaczej wygląda, jakby inny stop jest, inaczej się mieli. Natomiast i woreczek tej monety poszedł za 8600 zł w licytacji. Stany mennicze, mówię tylko. Słuchajcie, jak zdobyłem, powiem w dalszym ciągu i co dalej. Natomiast tu się skupmy na oddawaniu krwi. Namawiam do oddawania krwi. Brakuje krwi, należy oddawać. Co Wam przysługuje za to? 2 dni wolnego, płatnego w pracy. Zwrot dojazdu do punktu krwiodawstwa. Tu jest ten zwrot u mnie 8 zł. Przeznaczę go na sok z buraków, zakwas buraczany. Odliczenie od podatku Wam przysługuje roczne po 6 litrach. Książeczki, ja już mam ponad 20, zasłużony dla zdrowia narodu. Czekam już ponad 4 miesiące, jeszcze nie mam. Przysługuje Wam po 6 litrach. Teoretycznie krótszy okres oczekiwania do specjalisty oraz zniżka na niektóre leki. Także mówię o benefitach, dlatego żeby namówić. Oczywiście nadrzędnym celem jest dzielenie się krwią, pamiętajcie. Póki co krwi nie da się wyprodukować, dlatego namawiam wszystkich do tego szczytnego celu. Gdyby nie było tych wszystkich benefitów, to i tak byśmy oddawali krew, kto chce pomagać, bo to jest nadrzędnym celem. Ale że są benefity, zyski, należy o tym też mówić, bo to z powodu tego spowoduje, że będzie więcej ludzi oddających krew. 5 zł 2008, a więc ja Wam powiem, jaka jest sytuacja. Także powiedziałem Pani, że miała tam masę piątek i jak znajdzie 2008-2020 rok Pani, no to będę szczęśliwy. No i co? I trafiło się 2008, jedna monetka. Dziękuję. Przepięknie. Oczywiście ten stan zniszczony, ja sobie ją schowię do specjalnego holdera, bo one, nawet te 2008 zniszczone, będą w przyszłości, podejrzewam, coś takiego jak teraz rybak, 5 zł 58 rok. Jedna monetka się znalazła, także powiedziałem krew za monety, a dlaczego nie? Slogan musi być, clickbait musi być, żeby nadrzędną celą, żeby ludzi zainteresować oddawaniem krwi i żebyście wszyscy, kto może oczywiście, bo są ludzie, którzy nie mogą, no to trudno. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z tym oddawaniem krwi, jeszcze nie było, to ja mu wytłumaczę tu w komentarzu, może pytać, albo na Instagramie. Myślę, że mam spore doświadczenie na ten temat i powiem mu, jak to wszystko działa, jak się udać do punktu krwiodawstwa i jak oddać krew. No i sobie zabezpieczyłem tę monetę w tym holderze. Tutaj mamy historyczne, znaczy dla mnie archiwizacja PCK 2008 rocznik, w 2020 roku drugim zdobyłem i tak sobie to schowię na pamiątkę do mojego albumu. Spójrzcie, tu się wydaje delikatna skrętka 2008 roku, ale może to jest tylko złudzenie optyczne. Pamiętajcie, występuje jeszcze drugi rocznik, druga wersja, że ta ósemka jest szeroka, już widziałem takie monetki. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego, hej. A i słuchajcie, posiłek generacyjny dostaniecie, no, 8 czekolad.